Dzień dobry, witam Was z tej strony, Rafał z Detailing Ozon Mat Płock. Słuchajcie, dzisiaj mamy na tapecie takiego pacjenta, jak widzieliście ze znaczka, BMW E46, 2002 rok. No i za zadanie mieliśmy lub otrzymaliśmy, ażeby odgrzybić klimatyzację, wentylację, by ozonować auto. I generalnie, żeby wszystko było cace. Natomiast w BMC, nie wiem czy wiecie, większość z Was na pewno wie, mamy tutaj także drugą nagrzewnicę. Parownik tak naprawdę od drugiej nagrzewnicy. W BMK-ach jest rozdzielone na ciepłe i zimne. I jak zrobicie sobie klimę, tak naprawdę tylko i wyłącznie parownik od klimy odgrzybicie, od zimnego powietrza, no to w zimę, jeżeli przełączycie, no to będziecie czuli taki stęch jak z grzejników zakurzonych, takiego kurzu, takiej, a jeszcze nie daj Boże dojdzie wilgoć, inne rzeczy. Także no, to też jest niezaciekawe. Także pamiętajcie, że w BMK-ach są dwa parowniki, przynajmniej w tych E46, i należy odgrzybić zarówno ten, który można się dostać tutaj do tego zimnego powietrza, wyjmując chowek jeża, jak i również otwierając maskę, ściągając tutaj taką zasłonkę pod maską, dostając się od strony wentylatora na zewnątrz, z drugiej strony mamy dostęp do parownika także chłodnego powietrza, a tu mamy parownik od ciepłego powietrza. No i żeby to zrobić, to słuchajcie, tu idzie taka listwa ozdobna, później jak złożę, to wszystko pokażę. Tu idzie druga część listwy ozdobnej, tu są takich w pinach wpięte. Te piny mniej więcej wyglądają, to są takie bolce pozaczepiane o ten plastik. I musicie wyjąć kratkę nawiewu. Żeby wyjąć kratkę nawiewu, to widzicie tutaj, ona jest tak naprawdę, widzę, tu jest odłamane z jednej strony, a tutaj jest przykręcona na dwóch takich śrubach ta krateczka. No i generalnie poza tym musicie jeszcze wziąć, to ona tu się trzyma, ta kratka, na dwóch tych takich śrubkach. Później wyciągacie panel radia, tak jak tutaj widać. Leży sobie panel radia, tu mamy panel radia już wyjęty. I tu są takie blaszki z jednej, jak i z drugiej strony tutaj też do, o, to są te blaszki zabezpieczające, antywłamaniowe, i trzeba je podwadzić. Później wyciągacie sobie panel od klimatyzacji. Proszę, tu jest wyjęty panel od klimatyzacji, rękę wkładasz tutaj i odciągasz. No i masz taką tutaj zaślepkę, musisz uważać, bo to jest czujnik temperatury w tej zaślepce. Ściągasz tą zaślepkę, ona się trzyma na takich czterech zatrzaskach, tu masz raz, dwa, trzeci i czwarty. No i wypinasz to sobie i masz dostęp generalnie do parownika od ciepłego powietrza. I my już go mamy generalnie obdmuchanego, obczyszczonego raz chemią. I teraz pod dużym ciśnieniem 80 barów napsiukamy. Tam mamy dostęp z jednej strony, tutaj mamy dostęp z drugiej strony. Także wejdziemy sobie swobodnie, obsiukamy cały parownik. Jeszcze dodatkowo dostanie ozon docelowo z wężyka, z ozonatora na tubie czy lampie. Także 7 gram dostanie też przez 15 minut. I zamkniemy, poskładam to wszystko, zobaczysz jak to będzie wyglądało. No dobra, więc ja biorę się za czyszczenie dalej tej klimatyzacji, znaczy tego parownika od nadmuchu ciepłego powietrza, a drugą część filmu nakręcę, jak będę robił już panel, to znaczy parownik od klimy zimnego powietrza. Pokażę Ci co i jak, żebyś sobie zobaczył. No dobra, więc ja w tej chwili zatrzymam na chwilę, pójdę sobie, przyszykuję rzeczy i będę działał dalej. No dobrze, troszkę słabiej mnie będzie słychać, więc widzicie WHP w pełni. Lampeczkę, żeby było widać. Oczywiście trochę więcej, lepiej. Będzie trochę głośno,
9-10 barów i jedziemy. Tym razem wykorzystuję lancę prostą, ponieważ dużo łatwiej mi wszędzie dojść, a pięknie to wszystko się naprawdę super doczyści. Każdą lamę. Stężenie to 25 ml koncentratu NanoClean na 300 ml wody. I tak wlejemy około litra w dwóch cyklach. Tak naprawdę to, co teraz robię, to już jest drugi raz, bo jeden raz zrobiłem, ale ze zwykłego urobionego koncentratu NanoClean'a, żeby po prostu zmyć cały ten syf. No i tak chwilę odczekamy, pół litra mamy wylane, następne pół litra czeka, także niech to sobie odparuje, czekamy 15 minut. Wężyk pamiętaj, żeby do góry, bo będzie ci lecieć. A ja sobie przepsiukam jeszcze szmatkę i wytrę wszystkie całe tutaj od środka te kanały, żeby również tam się nic nie osadzało, ten syf i tak dalej. Jak jest okazja, czemu tego nie zrobić? Spójrz, czyż nie warto? Zobacz. Pewno, że warto. Zobacz, jak to się tam zmienia. Więc ja przeczyszczę te kanały. Na razie. No dobra, słuchaj, minęło 15 minut, więc bierzemy się za drugi raz i czyścimy dogłębnie sobie parowniczek. Może będziesz coś widział. Staram się to tak. O. No i czyścimy wszystko. Nie spiesz się, powoli, nie ma co gnać. W rogach dobrze. Dobra, i zostało mi tu jeszcze od góry wszystko przeciukać. No i czekamy. Czekamy 15 minut, rzucimy ozon i temat załatwiony. No dobra, odczekamy, przyniosę ozonator i będziemy działać dalej. Dopsiukam jeszcze resztę. W takim odgrzybieniu nie ma prawa, żeby ten syf gdzieś wam wychodził, ponieważ to jest tak fajny środek tego NanoClean'a, że te wurty, wszystkie te tunapy, to niech się schowają. Wyczyszczę jeszcze tutaj tą
kratkę, bo tu jest trochę syfu i przyniosę ozonator.